No dobra, to jesteśmy Kaer Morhen. Idziemy do Yennefer najpierw porozmawiać o tym megaskopie. Ale to ładnie. No i wiecie co? Jeszcze będziemy później szukać tego wilka, nie? Oczywiście. Znajdź Yennefer. Tu mamy coś takiego. Ostatnia próba. To będą jaja. No spoko. Fajnie, tutaj mamy trzy takie główne zadania i będziemy jeszcze tego wilka szukać, także trochę nam tu zejdzie. Fajnie, fajnie, bo niedźwiedź już troszkę nie pasuje, za ciepło mu będzie. Fajnie, że są takie różne szkoły do zebrania. To się będzie działo dopiero. To się będzie działo. Ale bitwa w Kaer Morhen to jest naprawdę... epicka scena. Coś tu już będzie w ogóle? Lambert jest. Nie, najpierw pójdziemy do Yennefer. Gdzieś szło. Tak po kolei wszystko. Aha, tutaj górą, no. Jasna sprawa. Jeszcze będzie oczywiście biesiada, imprezka. Nie no, w Kaer Morhen chyba najlepsze sceny, nie? Jeszcze wiadomo co będzie z Yennefer. A chyba najlepsze sceny w Kaer Morhen. Kurwa mać. O, znalazłem. Cholerny kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. To jest dobre. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam, podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Geralt, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. No dobrze, to co mam zrobić? No. Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Pogadam z nimi. Coś jeszcze? Tak. Jest jeszcze jeden drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie. Członkini Loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym.
pięknie dziękuję za pozwolenie. Ale jaj. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. To jest śmiechowe. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. No ale sama tak powiedziała. Mi się tylko kojarzy to zrobić. A, jeszcze. Tak? Dziękuję, Geralt. Proszę. To co, robimy zakłócenia najpierw? Zobaczmy. No dobra. To, nie? Tylko muszę go gdzieś tutaj włożyć w ekwipunek, czy nie? A, mam już go. No dobra, fajnie. Zrobimy po kolei. Nie wiem, kiedy tego wilka będę szukał. Naprawdę nie wiem. Ale przydałoby się go zrobić, bo... Kurde... Jak głupio wyglądam. Znaczy fajny, niedźwiedź jest zajebisty. Będziemy w nim chodzić pewnie później, jak go ulepszę, ale... Jak już jestem w tym miejscu, to sobie zmienimy. Znowu gdzieś cieknie. Chyba coś mam. Ja nie atakuję. Spirit mi się przyda. Sygnał robi się mocniejszy. O, to jest skrytka, fajnie. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Tutaj. Możemy porozmawiać? Jak mogę ci pomóc? Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Widział. Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Też tak myślę. Bywaj, Uma. No, czekaj. Bywaj. O, ciepło. Gorąco. Co tu chodzi? Tutaj? Tak, w czym rzecz? Widziałem się z Imhyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. No i tu pisaliście mi w komentarzach, jakbym zagrał Serca z Kamienia i pogadał z tą kochanką Wesemira, to można z nim tutaj jakiś dialog zamienić później. O, ciepło. Tonne wiedźmistwo nigdy się nie przyjęło. Ciekawe. Więc tu jesteś. O, ciepło. Gorąco. Więc tu jesteś. Zakłócenie dobiega stąd.
co to jest. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Jak tam? Tak myślałem. No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Jakie ładne. Dobra, damy znać od razu. Albo czekaj, Lambert. Nie, bo z Lambertem pójdę od razu. Chyba wiecie co, zrobię te trzy zadania. I zanim będziemy odczarowywać i tą imprezkę, to pójdę właśnie szukać tego wilka. O, w ogóle nie tu. Nie, na imprezkę bym chciał wyglądać już dobrze. Też one tutaj były na wieży. W dziwnych miejscach były, to też wam pokażę jak je zdobyć. Tam przez jeden portal chyba było trzeba przejść. Tak śmiesznie. Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Wiesz, on się nie zna na megaskopach, więc... Proszę cię, Lambert jest wredny, ale nie głupi. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkini loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Później się będziemy zachowywać. Powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Wengerberg, Gwynblade? Dobra, będę już spoko. Kedmil, Ensevern. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Vafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledvdorn Eptenate, Bundro Itne i Yahus. Nie. Co to za dialekt? Leit en Undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. No ładne kolory tu są teraz. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Ensevern. Vafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Niku. O co chodzi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Wesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? Pewnie, na naukę nigdy za późno. Elfy Ensid i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif en Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Zrozumiałaś, o co jej chodziło?
O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Załatw, co tam miałeś do załatwienia z chłopakami i będziemy mogli zaczynać. Nie, ona się posunęła. 77 level. Geralt? Dobra, nic. Dzięki, do zobaczenia. No to dobra, Lambert. Będą jaja teraz niezłe. Wiecie co będzie, nie? Z Lambertem. Czemu tu się tak długo idzie? To Kaer Morhen. Czy do Eskela? Nie, do Lamberta. Eskel już będzie tam na szlaku, to od razu będzie do tego wilka. Ale w sumie zobaczmy sobie poszukiwania. To ta wieża. Ona jest blisko, nie? Tutaj. Kolejne będą gdzieś daleko. Ale to dobra. Nieważne, nieważne. Ostatnia próba. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Co ty gada? Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii. Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. Kurwa syn. To znaczy irytujący? Myślałem, że lubisz wredne charaktery. Tylko u kobiet. O. No to lepiej nie mogłeś trafić. Ale dość o tym, krąg żywiołów czeka. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? Kurwa, Lambert jest dobry. Nie no, chodźmy. Tak, tu chodźmy. Ruszajmy, nie ma na co czekać. Miałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzien i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Nie znam. Wyłom Savoli. Nie zamurowaliście jeszcze? Co mówi? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewam. A tak do stawu można iść na skróty. A szkoda, że nam zbuje z Salamandry więcej dziur nie robi. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Co ty robisz? Tu się skacze. No tą nutkę też lubię. Kaer Morhen? Chyba po. To Skellige moje ulubione. Się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, jeszcze jest tu są, to jest fajne. Wiesz, chodzę tam czasem. Z tych podstawowych. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. No. A to wiele tłumaczy. Wędkowanie na petardy. Geralt? Lambert? Teraz będzie praszka. Tu mamy. Harpie. Nie teraz, nie skit. Z ziemniaka chcesz? Ciemno robi.
Dawno Igni nie używałem. Cały czas ten art był taki zajebisty, wybuchowy. Arden to Arden. Yeah. Iha. No, jestem pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Zerikanie. Dobra, dobra, i tak ci nie wierzę. No. No masz koło. Jak tam z Wesemirem? Lepiej? Chyba tak. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzyć. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. O, nowy znacznik się przyda. Dobra, najpierw zrobię te zadania, będę miał znaczniki przynajmniej. Cholera. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. No. Da się tu znaleźć, chłopie. Jakieś baby wodne tu będą. Nie. Jest to pielcu? Na głowie? Nie masz głowy. No co? O. Baba wodna. Jeszcze dobrze. To jest fajny efekt w sumie, nie? Taki smaczek, ale spoko. Gdzie się tak chowa? O! No dobra, wyjście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko 2 chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie, tylko wkurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę, 30 za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wesemira. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Zbieramy się, skakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Dobra, dobra.